O tym, czy niemożliwe na polskim rynku muzycznym stanie się możliwe i nowym wcieleniu Kai Paschalskiej. Witajcie, zapraszam na Flash Muzyczny. Edyta Górniak od dawna zapowiadała swoją nową płytę. Teraz ogłosiła datę jej premiery. Okazuje się, że krążek artystki trafi do sklepów w dniu, w którym odbędzie się również premiera płyty Dody. Wokalistki od lat walczą o prymat na polskiej scenie muzycznej. Fakt zapytał Dodę, czy nagrałaby duet z Górniak. Oczywiście, ja dobrze odnajduję się we wszystkim, ale myślę, że byłaby to ballada, bo nie bardzo widzę Edytę w innym repertuarze, odparła Rabczewska. Maja Sablewska, była menadżerka obu pań, powiedziała w rozmowie z Faktem, że nie odmówiłaby menadżerowaniu takiemu duetowi. Elżbieta Zapędowska z kolei wątpi we współpracę artystek. Zatkało mnie, szczerze mówiąc, one są z zupełnie innych bajek, ale takie duety otwierają świat. Muszą się najpierw same dogadać, a w to wątpię, powiedziała. O Kai Paschalskiej niedawno rozpisywały się zagraniczne media. Jej niezwykła metamorfoza w programie Twoja twarz brzmi znajomo i wykonanie single Ladies Beyoncé zrobiły wrażenie na zagranicznych mediach. Została nawet nazwana godną naśladowczynią samej Beyoncé. W najbliższym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo wcieli się w postać Lany Del Rey i zaśpiewa jej przebój Blue Jeans. Czy powtórzy poprzedni sukces? Say you remember. 15 maja w Krakowie startują Czyżynalia. Podczas dwudniowej imprezy wystąpią m.in. Artur Rojek, Carly Heads i Lux Torpeda. Więcej informacji o festiwalu oczywiście znajdziecie w naszym serwisie. To tyle na dzisiaj. Cześć!